wszystkim. Dajcie proszę znać, czy nas słychać, widać. Tutaj na czacie, na dole. O, Słychać. cześć, Sławek, cześć. Cześć. Cześć, Artur, cześć, Dawid. No, super, super, że jesteście. OK. Witajcie na webinarze Treści pomocne i owocne, czyli jaki content skutecznie sprzeda Wasze produkty w sklepie internetowym w 2023 roku. Dzisiaj jest z nami Marcin Cichocki z Kuźni Treści. Jest to ekspert w zakresie kontentu, strateg komunikacji oraz autor książek o copywritingu właśnie. Marcin opowiada również o kontencie w treściwym podcaście, którego jestem słuchaczką, więc również zapraszam Was serdecznie do tego podcastu. Cześć Marcin, wielkie Cześć. dzięki za przyjęcie mojego zaproszenia. Cześć. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Tobą posiedzieć na tym webinarze i porozmawiać i przekazać trochę wiedzy o skutecznym kontencie. Nie wiedziałem w ogóle, że słuchasz treściwego podcastu. To mi się Chciałam trochę się zaskoczyć. bardziej przyłożył do jego nagrań. Okej, no mam na... Nie no, myślę, że są świetne i te rozmowy są krótkie. Ja lubię krótsze podcasty, więc jak najbardziej takie do przygotowania jakiegoś posiłku albo gdzieś do jazdy na krótką trasę samochodem, to idealnie. Słuchajcie, ja nazywam się Adrianna Szałańska i będę moderatorką tego spotkania. Cały czas przybywacie, czekamy jeszcze chwilkę na Spóźnialskich i ja ze spraw technicznych powiem tylko, że ten webinar jest nagrywany. Link z nagraniem trafi do Waszych skrzynek za około tydzień. Wy jako zapisane osoby będziecie mieli pierwszeństwo w zobaczeniu tego nagrania. Później wideo znajdzie się na naszym kanale na YouTube i tam też Was zapraszam. Tam znajdziecie zapisy poprzednich webinarów i mnóstwo wiedzy i inspiracji dla siebie, swoich sklepów internetowych czy stron. Marcin natomiast przygotował dzisiejsze wystąpienie dla osób, które chcą, żeby ich content był pomocny i łatwo przyswajalny dla użytkowników. Dowiecie się również, jak sprzedać więcej właśnie poprzez dobry content marketing. Całość spotkania będzie trwała około 45 minut, po czym nastąpi czas na pytania z Waszej strony. Jeżeli będziecie mieli pytania w trakcie tej prezentacji, zapisujcie je proszę tutaj na czacie na dole, w prawym dolnym rogu. Ja postaram się je wyłapać i spisać, żeby Marcin mógł na nie odpowiedzieć po prezentacji. No a teraz zostawiam Was z Marcinem, który już pewnie nie może się doczekać, żeby przekazać Wam tę wiedzę. Ja już widziałam prezentację i jestem pewna, że wyniesiecie z niej mnóstwo wiedzy. Marcin, żółta scena jest Twoja. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Wielkie dzięki. No i co? I zaczynamy. Już Adrianna mnie przedstawiła, więc nie będę tego robił ponownie. Natomiast muszę Wam się do czegoś przyznać na wstępie. Za każdym razem, jak piszecie albo publikujecie słabe teksty, no to za każdym jednym razem mały Marcin będzie płakał. Więc pamiętajcie o tym i bardzo Was proszę. Twórzcie dobry content, albo chociaż inwestujcie w dobrych copywriterów, bo to się zwraca. To się zwraca i no, w dobie helpful content, który już z nami jest i się propaguje powoli, to ma bardzo duże znaczenie. Ale od początku zacznijmy od takiego rozkładu jazdy, mniej więcej tak on wygląda i o takich rzeczach będę z Wami tutaj rozmawiał, czyli najpierw króciutko o tym, że jest za dużo informacji wokół nas, co zapewne każdego dnia obserwujecie i też macie tego dość. Później porozmawiamy o intencjach i mikromomentach, o treściach łatwo przyswajalnych, o helpful contencie, o którym właśnie wspomniałem, i o obiekcjach klientów. Więc zaczynając, informacje. Miesięcznie przetwarzamy więcej niż przez całe życie przetwarzali nasi dziadkowie przez jeden miesiąc. Gromadzimy więcej i przetwarzamy więcej informacji niż oni przez całe swoje życie. I według IBM w ciągu jednego dnia tworzono w 2016 roku 44 biliony gigabajtów informacji, które były publikowane w internecie. Eksperci wówczas szacowali, że w 2025 roku liczba ta wzrośnie ponad dziesięciokrotnie. Więc tej treści przybywa w sposób wykładniczy. Treści, informacji, wszystkich informacji, nie? Czyli już za niecałe 3 lata statystycznie na jednego człowieka na Ziemi przypadnie codziennie 55 tysięcy gigabajtów informacji,
które będą publikowane w sieci. I dodatkowo według analityka Pawła Lipca codziennie dociera do nas ponad 350% więcej informacji niż 35 lat temu. A 35 lat to nie jest aż tak duży, długi okres. Nie? No i w związku z tym wszystkim zaczynamy jako konsumenci, jako osoby, które gdzieś w sieci się poruszają na co dzień, zaczynamy się bronić po prostu przed tą sraczką informacyjną, za przeproszeniem. No i dokonujemy coraz bardziej rygorystycznej selekcji tych informacji. Po prostu się odcinamy, blokujemy, uaktywnia się w nas ślepota banerowa, więc po prostu nie widzimy dużej ilości, nie widzimy w sposób taki czysto świadomy dużej liczby reklam, dużej liczby informacji, choć docierają do nas w sposób podświadomy. No i żeby tego było mało, to nie dość, że tych informacji jest tak dużo, to jeszcze dodatkowo rynek reklamowy w Polsce i generalnie rynek globalny reklamowy urósł bardzo szybko od czasów pandemii i w marcu 2022 roku Publicis Group Polska opublikowała raport, w którym wskazała, że wartość polskiego rynku reklamowego w 2021 roku wzrosła o 10,5 miliarda złotych. Jest to wzrost o 16,2% w stosunku do 2020, no i oczywiście najlepszy wynik w historii. No i ten trend jakby się utrzymuje, wzrostowy, więc te treści, które publikujecie, treści, które tworzycie, treści, którymi chcecie złapać klientów w swoich sklepach internetowych czy na swoich stronach internetowych, nie tylko walczą o skupienie uwagi przebodźcowanego odbiorcy, ale też walczą z coraz większą konkurencją innych twórców kontentu. Więc musimy o tym pamiętać, no i właśnie dostosować nasze treści do współczesnego odbiorcy. I możemy to zrobić między innymi wykorzystując intencje i mikromomenty. No i tak, intencja jest to no, jedno z wielu tłumaczeń, to jest po prostu świadome zamierzenie, jakiś cel, jakiś motyw działania. Natomiast mikromoment to wystąpienie tej chwilowej i krótkotrwałej intencji w danej chwili. I współcześnie konsumenci przyzwyczaili się do otrzymywania takiej natychmiastowej gratyfikacji. Jesteśmy przyzwyczajeni głównie przez duże marki, że jesteśmy w stanie otrzymać wszystko bez wysiłku i natychmiast. No wobec czego te mikromomenty dość mocno się upowszechniły. Są dość takim bardzo popularnym zjawiskiem, z którego wygodnie jest tam korzystać. No i które też należy brać pod uwagę podczas tworzenia strategii content marketingowej, czy też szerzej strategii marketingowej. No i takie mikromomenty występują w momencie, w którym na przykład scrollujemy sobie Instagrama albo Facebooka podczas oczekiwania na wizytę u mechanika, u dentysty, albo gdzieś w kolejce w sklepie, kiedy szukamy restauracji, jak jesteśmy ze znajomymi na mieście, albo szukamy jakiegoś produktu albo usługi, który widzimy na przykład podczas oglądania jakiegoś kanału na YouTubie i akurat nam się wyświetliła reklama tego produktu i usługi, scrollujemy w poszukiwaniu większej ilości informacji na ten temat, to wszystko to są właśnie mikromomenty. Google wprowadziło definicję mikromomentów, czy w zasadzie ukuło ten termin w 2017 roku, więc stosunkowo niedawno i choć jakby to zjawisko zostało zdefiniowane w 2017 roku, no to teraz obecnie jest jednym z takich kluczowych zjawisk behawioralnych wśród użytkowników internetu. No i jakby w związku z tym mikromomenty występują zawsze wtedy, kiedy sięgamy po smartfon w poszukiwaniu jakichś konkretnych informacji, a że smartfon mamy przyspawany do ręki najczęściej, no to te mikromomenty występują non-stop, bo sięgamy po niego, bardzo wielu ludzi sięga po niego po prostu bezwiednie. I występują takie cztery podstawowe typy mikromomentów, które możemy zdefiniować. Jest to I want to know, I want to go, I want to do i I want to buy. Czyli chcę wiedzieć, chcę pójść, chcę zrobić i chcę kupić. Nie? No i przykładowo mikromoment chcę wiedzieć. To jest taki mikromoment, w którym użytkownik odkrywa informacje albo szuka jakiejś odpowiedzi, które go interesują, natomiast na tym etapie nie jest jeszcze gotowy do zakupu, nie jest świadomy oferty produktowej czy możliwości rynku, jakie produkty lub usługi może nabyć. I przykładowo takie mikromomenty mogą występować w momencie, w którym użytkownik szuka w wyszukiwarce, jaki jest na przykład smartfon z Androidem z najlepszym aparatem w 2023 roku.
albo jak wykończyć podłogę w salonie, albo tego typu rzecz. Nie? To są właśnie te mikromomenty dotyczące tego, że użytkownik chce się dowiedzieć czegoś konkretnego. Chce pójść, no to jest taki standardowy mikromoment, w którym chcemy gdzieś lokalnie, na przykład zjeść w jakiejś restauracji, albo znaleźć konkretny, tak jak już wcześniej mówiłem, jakiegoś konkretnego mechanika, no i wtedy wpisujemy, załóżmy, mechanik Lublin, restauracja meksykańska, Wrocław i tak dalej, nie? Ale nie tylko, bo na przykład możemy wówczas taki mikromoment się też odpala, jak wpiszemy na przykład zabytki Wrocławia albo co się dzieje w Bydgoszczy, tego typu zapytania. Więc to jest dobra opcja, żeby się nad tym pochylić, zwłaszcza jeśli prowadzicie biznesy, które mają jakieś lokalne filie albo działają przede wszystkim lokalnie. Nie? Chcę zrobić, to jest kolejny mikromoment. Jest to mikromoment, który opiera się na zapytaniach stricte poradnikowych, w których użytkownik szuka jakiejś inspiracji albo pomocy dotyczącej jakiejś metody do zrobienia czegoś, nie? Na przykład jak zatynkować ścianę, jak usmażyć burgery, jak, no nie wiem, jak zmontować film, tego typu rzeczy. I want to buy, czyli chcę kupić. No to jest takie, to są takie standardowe zapytania dotyczące już stricte, one już są powiedzmy niżej w tym lejku sprzedażowym i dotyczą zapytań związanych bezpośrednio z zakupem. No i tutaj na tym etapie, podczas tego mikromomentu, użytkownik chce, żeby mu doradzić podczas zakupu, który ma niebawem nadejść. I tutaj się doskonale sprawdzają rankingi, jakieś porównania, recenzje, tego typu rzeczy. Czyli na przykład top 10 smartfonów w 2022 roku, oryginalne prezenty na chrzest, jakieś, nie wiem, prezenty dla drugiej połówki, tego typu rzeczy, nie? No i wobec tych wszystkich mikromomentów konieczne jest, żebyście bardzo dobrze poznali swoich klientów, swoją docelową grupę odbiorców, ludzi, do których tworzycie ten content, żeby móc im serwować treści dostosowane do ich mikromomentów, no i odpowiadać na ich zapytania za pomocą właśnie użytecznego contentu. I idealnym narzędziem do realizacji tego typu strategii są po prostu wszelkiego rodzaju porady. Wpisy blogowe, webinary, filmy na YouTubie. Im większa dywersyfikacja tych kanałów dotarcia, tym jesteście w stanie szerzej łapać ten ruch z wyszukiwarki i dostarczać mu treści, którego interesują, nie? No i przykładowo to może działać w taki sposób, że załóżmy, że użytkownik wpisuje wyszukiwarkę, jakie buty ze skóry wybrać, no i dostaje w odpowiedzi na przykład albo jakąś kompleksową poradę na blogu, albo jakiś film na YouTubie, w którym jest prezentowany sposób doboru butów, jakiś ranking tych butów. No i w związku z tym, że zapoznał się z tą treścią, no to później jego swój kolejny krok najpewniej skieruje właśnie do waszego sklepu, jeśli prowadzicie sprzedaż butów, z tego względu, że raz, że już zaistnieliście w jego świadomości, a dwa, że też w pewnym momencie odpali mu się pewna wdzięczność za to, że go edukujecie za darmo, no i po prostu będzie wolał zostawić u was swoje pieniądze niż u konkurencji, która go nie wyedukowała, nie dała mu jakiejś wartości za darmo, powiedzmy, na dzień dobry. No i mówiąc też o mikromomentach, należy wspomnieć o metodzie 3 razy B, czyli Be There, Be Useful i Be Quick. Be There, czyli bądź tam, gdzie klienci, no to już wspomniałem o tych kanałach. Najczęściej internauci wyszukują informacje w wyszukiwarce Google, ale też na YouTubie, więc no i oczywiście no nie tylko tutaj, bo też na TikToku, w mediach społecznościowych, to też zależy przede wszystkim od docelowej grupy odbiorców i jej specyfiki. Natomiast kluczowe jest to, żeby być właśnie w tych kanałach, w których nasi potencjalni klienci szukają informacji, które ich interesują i które mogą nas przybliżyć do dalszej konwersji. Be useful, czyli właśnie bądź użyteczny, no to i to wszystko się rozbija o tworzenie wartościowej, użytecznej treści dla użytkownika. No i be quick, czyli działaj szybko, czyli ta wartość powinna być dostarczana natychmiast. No ale to też za tym się kryje to, żeby na przykład strona internetowa działała szybko, żeby nie zamulała, czy sklep, żeby też był zgodny z oczekiwaniami użytkownika pod kątem user experience. To wszystko determinuje to, czy ktoś będzie chciał dokonać interakcji z naszymi treściami. I treści łatwo przyswajalne.
w dobie właśnie tej natychmiastowej gratyfikacji i tego, że jesteśmy przebodźcowani informacjami, więc jesteśmy nie do końca skupieni na tych informacjach, które do nas docierają, kluczowe jest, żeby tworzyć treści, które są łatwe do przyswojenia i które nie każą odbiorcom myśleć. I tak pokrótce pokażę Wam taki raport, to jest bardzo stary raport, już ma z 15 lat i powstawał 15 lat. To jest raport firmy analitycznej Norman Nielsen Group i według tego raportu, to on oczywiście jest bardzo, bardzo obszerny, opierał się na badaniu ruchu gałek ocznych internautów, którzy konsumowali cyfrowe treści. Na jego podstawie też powstały pewne paterny skanowania, czyli na przykład to skanowanie w literkę F, T i tak dalej, czy ten tort z warstwami, jakoś tak to się nazywało. No i właśnie według tego raportu 80% internautów czyta wyłącznie nagłówki, 16% internautów czyta teksty od deski do deski i mamy 10 sekund na to, żeby zainteresować internautę, po tym czasie po prostu nam ucieknie. Nie? No i ten raport jest dość stary, a my staliśmy się jeszcze bardziej wygodni, więc obstawiam, że te parametry, te wskaźniki, te procenty działają jeszcze bardziej na niekorzyść twórców kontentu niż wtedy. No i jak tworzyć treści, które nie wymagają myślenia? Przede wszystkim te treści powinny być krótkie i konkretne. Bardzo ważne jest, żeby tworzyć skondensowane zdania, które nie dają odbiorcy pola do nadinterpretacji, bo jeśli pewne informacje, które przekazujemy, można interpretować w sposób dowolny, no to jest bardzo duże ryzyko, że zostaną zinterpretowane w sposób niezgodny z naszymi oczekiwaniami. Jednocześnie krótkie, skondensowane zdania eliminują ryzyko, że ktoś zgubi wątek, no i odbije się od tej treści. No i jednocześnie też łatwiej przyswoi taki odbiorca informacje, jeśli te treści zostaną podane w sposób taki krótki. Tutaj macie przykłady treści ze strony Senuto, po lewej na górze, po prawej Storytel i na dole opis produktu ze strony X.com. I zobaczcie, jak mała liczba słów przekazuje, jak dużo informacji. No i właśnie to jest ten klucz, nie? Żeby mało liczba słów przekazać jak najwięcej. Listy i wypunktowania, tak jak też było na poprzednich przykładach, listy i wypunktowania pozwalają przede wszystkim, coś mi tu kliknęło, nie wiem, co tu się dzieje, listy i wypunktowania pozwalają nam łatwiej odnajdywać istotne informacje, przyswajać te informacje i przede wszystkim skanować treści. Jeśli kolejność wymienianych informacji nie ma znaczenia, no to lepiej stosować wypunktowania. Jeśli ma znaczenie, to wylistowania. No i oczywiście im krótsze listy i wypunktowania, tym lepiej. Proponuję do 5, maks 7 punktów, czy no, punktów. Jeśli będzie ich więcej, to wtedy to się stanie nieczytelne. Po środku macie Oponeo, to zakwalifikowałem jako wypunktowanie, natomiast no, to jest zwykła tabela, nie? Ale można to mniej więcej porównać do tego punktu, o którym mówię. Po lewej stronie to znowu Senuto, a po prawej Infact, z tego co pamiętam. I zobaczcie właśnie również, jak ta treść się układa, jaka jest czytelna, od razu ułatwia, natychmiast skanujemy i jesteśmy w stanie wyciągnąć sens tych treści, które są przekazywane. Nagłówki. Nagłówki, które odwołują się do korzyści, problemów i celów, bo to właśnie te elementy najmocniej angażują potencjalnych klientów, odbiorców treści, no bo jesteśmy egoistami, jakby nie było. I lubimy czytać o sobie, o swoich problemach, o swoich celach, o tym, co zyskamy, więc te wszystkie treści powinny nam dostarczać tych informacji i powinny przede wszystkim, te nagłówki powinny się właśnie, powinny być skupione na tych trzech elementach. Po lewej na górze macie nagłówek ze strony Infactu, po prawej znów Senuto i na dole po lewej macie nagłówki ze strony Kazbek. Uczepiłem się Senuto, bo mają bardzo dobre kopie i są bardzo dobrym przykładem właśnie, jak tworzyć dobre treści, które angażują, są czytelne i łatwo przyswajalne. Krótkie akapity. To jest fragment opisu produktu ze strony X.com i zobaczcie, że po przeskalowaniu, on ma trzy linijki. Po przeskalowaniu na ekran smartfona ma już tych linijek ponad 6. No i w związku z tego też powodu, w związku z tym, że obecnie konsumujemy przede wszystkim treści na smartfonach, to akapity powinny być krótkie, mega krótkie, 2-3 linijki max, bo później jeśli oglądamy je na ekranie smartfona, to z tego się robi blok tekstu i bardzo łatwo się na tym zgubić, po prostu wzrok, zgubić wątek.
i odbić się od treści, bo po prostu będzie dla nas nieczytelna, będzie trudna w skanowaniu, to po pierwsze. Po drugie, krótkie akapity też pozwalają nam łatwiej zrozumieć sens tej treści, zwłaszcza jeśli jesteśmy właśnie przebodźcowani, czy zmęczeni i znużeni. No i taki jeden akapit powinien składać się od 2 do 3 zdań i przekazywać wyłącznie jeden wątek. Odwrócona piramida. Czytelnik powinien być od samego początku bombardowany najważniejszymi informacjami, które zamierzamy mu przekazać, bo jeśli będziemy te informacje gdzieś ukrywać albo stosować metodę piramidy, a nie odwróconej piramidy, no to spowoduje to, że po prostu użytkownik będzie sfrustrowany i ucieknie z naszej strony i będzie pamiętał, że jesteśmy po prostu dla niego męczący. Ta treść, którą publikujemy, jest męcząca. To akurat ta zasada nie tyczy się różnego rodzaju wydawców, stron, które zarabiają na reklamach, na przykład, no nie podam przykładów, bo oni mają trochę inny cel. Ich celem jest utrzymanie użytkownika jak najdłużej na stronie, żeby ten watch time był jak największy, więc na przykład jeśli wpisujemy, czy jest niedziela handlowa, to odpowiedź danego dnia, to odpowiedź otrzymamy na samym końcu właśnie po to, żeby nas utrzymać jak najdłużej na stronie, bo jeśli byśmy podali, oni by podali tą informację na samej górze, na przykład w pierwszym akapicie, no to ktoś by spędził na niej 3 sekundy i nie odpalił tych wszystkich reklam, które gdzieś tam na niego czekają, więc to jest to, no nie? Natomiast jeśli sprzedajemy w sieci, nie jesteśmy takim wydawcą różnych portali informacyjnych, lokalnych i tak dalej, no to stosujmy metodę odwróconej piramidy. Pamiętajmy, że 80% internautów czyta treści wyłącznie powyżej linii zanurzenia, czyli powyżej tej linii, w której, która, znaczy inaczej, jak wyświetlimy jakąś stronę, to wszystko, co się wyświetli nam na ekranie bez scrollowania ekranu, to jest treść powyżej linii zanurzenia. Jeśli tylko zeskrolujemy niżej, to wszystko to, co jest poniżej, to jest poniżej linii zanurzenia. No i właśnie 80% internautów czyta treści tylko powyżej tej linii zanurzenia. No i tutaj macie przykład X.com. Zobaczcie, to jest właśnie wszystko powyżej linii zanurzenia. Zobaczcie, że wszystkie istotne informacje podane są od razu walą w twarz. Jest nazwa produktu, zdjęcia, czy jak wygląda, kluczowe parametry, kluczowa konfiguracja, cena, czy jest dostępny, żeby można go dodać do koszyka, czy jest dostępny w salonie, że można go wziąć na raty. I przede wszystkim też są odnośniki do poszczególnych sekcji tej karty produktowej. Czyli ktoś sobie zobaczy, chce na przykład, jest zainteresowany opisem, klika sobie opis i zostaje od razu przeniesiony do tego opisu. Tak samo do opinii czy jakichś innych elementów. Więc X.com robi to bardzo dobrze. No i abstrakcja. Abstrakcja to też to, co pokazywałem na slajdzie z płaczącym Marcinem. Zapewne nieraz spotkaliście się z tego typu treściami, i copywriterzy, to jest tworzenie abstrakcyjnych tekstów, to jest taka wygodna furtka dla copywriterów, bo pozwala im, bo nie muszą dokładnie przeczytać briefu, nie muszą wejść w buty klienta, nie muszą poznać dokładnie ofert, nie muszą wiedzieć za bardzo, o czym piszą, bo wystarczy, że napiszą wysoka jakość, usługi szyte na miarę biznesu albo holistyczne doradztwo szyte na miarę twojej firmy. I no i co? I praca domowa odrobiona, nie? Natomiast taka abstrakcja jest też niebezpieczna, no bo jeśli będziemy tworzyć tego typu wydmuszki słowne, taką mowę trawę, publikować taką mowę trawę, to te komunikaty nie zostaną absolutnie zapamiętane przez odbiorców treści, potencjalnych klientów, nie zaangażują ich, bo oni już widzieli najwyższą jakość 1000 razy i po prostu dla nich te sformułowania są przezroczyste, nie niosą żadnej wartości informacyjnej. No i co, to są tylko takie zapełniacze. Równie dobrze moglibyśmy napisać lorem ipsum i efekt byłby taki sam. Więc przekaz musi zawsze być klarowny, konkretny, skondensowany, zrozumiały dla docelowego klienta i za wszelką cenę unikajcie abstrakcji, jakichś wydmuszek słownych, grzmiących idei i niezrozumiałych skrótów myślowych, które trudno sobie wyobrazić, zwłaszcza osobom spoza branży, zwłaszcza jeśli sprzedajemy na przykład jakieś produkty albo usługi profesjonalne, naszymi klientami są laicy, to tym bardziej powinniśmy unikać zarówno abstrakcji, jak i właśnie tych skrótów myślowych. No i właśnie a propos jeszcze tego, to treści łatwo przyswajalne powinny równać w dół, czyli eliminować wszystkie elementy, które mogłyby spowodować, że ktoś na chwilę się zatrzyma na tekście, wybije się z rytmu, z tego flow i zacznie się zastanawiać, o co chodzi. No i właśnie tego typu elementami są żargon branżowy i techniczny, jakieś skomplikowane zwroty, zdania wielokrotnie złożone, niedeskryptywne nagłówki albo jakieś nieintuicyjne odnośniki.
No i właśnie copywriting to przede wszystkim sztuka eliminacji, a dobry copywriter powinien przede wszystkim identyfikować wszystkie elementy, które mogą być trudne w odbiorze, które nie przekazują sensu, clue, co chce przekazać i je eliminować. No i właśnie niezależnie od tego, czy waszą grupą docelową są jacyś eksperci z branży metalurgicznej, gracze, młode mamy czy tak dalej, komunikat zawsze musi być dostosowany do, powiedzmy, najmniej bystrej jednostki z tej grupy, czyli musi być zrozumiały nawet przez przedszkolaka. Właśnie z tego, nawet nie tyle z tego względu, że zakładamy, że te osoby są jakieś niezbyt lotne, ale z tego względu, że zakładamy, że te osoby mogą być zmęczone po całym dniu, przebodźcowane, mogą uprawiać multitasking w międzyczasie podczas konsumowania naszej treści, więc te treści muszą być po prostu, muszą zapewnić jak najniższy próg wejścia, być po prostu maksymalnie zrozumiałe. No i tutaj też taka uwaga, jeśli tworzymy treści eksperckie, na przykład mamy sklep z jakimiś narzędziami, maszynami i tak dalej, to nie możemy całkowicie zrezygnować z żargonu branżowego, no bo żargon branżowy po części też trochę nas uwiarygadnia, jakby daje taką informację odbiorcy komunikatu, jeśli ten jest ekspertem, że mówimy tym samym językiem, że się rozumiemy, że wiemy, o czym mówimy, więc nie rezygnujmy całkowicie z branżowego żargonu, ale jeśli już go stosujemy, to starajmy się wyjaśniać te pojęcia, bo dzięki temu zarówno ekspert nam zaufa, jak i laik zrozumie to, o czym mówimy. I tak pod koniec jeszcze tych treści łatwo przyswajalnych. To są takie cztery pytania, które pozwolą Wam weryfikować swój content, czy jest na pewno, czy aby na pewno jest zrozumiały. Które fragmenty mogą być trudne w odbiorze? Zawsze przed publikacją contentu zastanówcie się, czy jeśli redagujecie swoje teksty, czy jeśli weryfikujecie teksty dostarczone przez copywritera, no właśnie się zastanówcie, czy któreś fragmenty mogą być trudne w odbiorze, czy któreś akapity zdania można uprościć, które informacje są zbędne, a które są kluczowe dla idealnego klienta. No i czy formatowanie ułatwia skanowanie. A my przechodzimy do helpful contentu. Helpful content update już jakiś czas było o nim głośno, natomiast 6 grudnia, czyli parę dni temu, czyli bardzo, bardzo świeża sprawa, Google poinformowało, że w grudniu rozpoczęło wdrożenie helpful content update we wszystkich językach, również w polskim. Ta informacja została podana na Twitterze 5 grudnia, no i jej skutki mogą być widoczne na przestrzeni kolejnych paru tygodni. Z tego też względu warto sobie przybliżyć, czym jest helpful content i dostosować swoją treść i swoje działania contentowe, content plan i strategię całą content marketingową na nadchodzący update, bo może dość mocno zamieszać w garze z wynikami wyszukiwania. Nie? No i właśnie helpful, czyli według Google'a, to są takie oficjalne słowa Google'a, że według nich helpful content jest przede wszystkim unikalny, pomocny, pisany przez człowieka dla człowieka i ekspercki. Tak, czyli to oznacza, że tego typu treścią nie będą treści, które są tworzone przede wszystkim z myślą o SEO, czyli wszelkiego rodzaju treści zapleczowe, treści, które nie spełniają oczekiwań odbiorcy, co do zawartości, czyli na przykład jeśli właśnie wpiszemy tą niedzielę handlową i nie dostajemy tej informacji od razu, no to też nie będzie helpful, albo na przykład treści, które załóżmy jest jakaś premiera filmu za filmu, gry, muzyki jakieś za załóżmy pół roku, a my już jesteśmy, są opublikowane jakieś artykuły o tym, co będzie w tym filmie, albo jakieś dywagacje niezgodne z prawdą, no to też nie jest helpful, to też wprowadza błąd. Poza tym tego typu treścią nie będą strony, nie będą treści, które tworzą content za pomocą sztucznej inteligencji w sposób bezrefleksyjny. Oczywiście można się wspomagać sztuczną inteligencją, natomiast tworzenie tej treści bez jakiejś redakcji i publikowanie jej też nas naraża na mniejsze zasięgi. No i helpful też nie będą treści, które będą generyczne i powielane i nie będą autorskie, nie będą dawały nic od siebie, autor tych treści nie będzie dawał żadnej wartości od siebie, dodawał do tego kontentu. Tak, no i w zasadzie ten według Google'a ten update algorytmu ma poprawić przede wszystkim wyniki z zakresu stron tematycznych dotyczących technologii, zakupów, rozrywki, sztuki i edukacji. Tak, no i właśnie
widzicie na ekranie treści, które są użyteczne i treści, które nie do końca są użyteczne. Tak mówiąc w skrócie, helpful content update powinien premiować przede wszystkim treści, które są tworzone przede wszystkim z myślą o użytkowniku, nie tworzą treści na przypadkowe tematy i dana strona, dana witryna, dana domena jest dość mocno skoncentrowana na swojej własnej tematyce i nie para się różną rozbieżną tematyką i nie nadużywa sztucznej inteligencji podczas tworzenia treści. Co więcej, użyteczne treści to też treści, które odpowiadają właśnie na te zapytania użytkownika, zgodne z mikromomentami i są po prostu dla niego przydatne. Natomiast zwróćcie też uwagę, to jest o tym w sumie się tak często jakoś nie mówi, że użyteczność to nie jest tylko edukacja i wartość to nie jest tylko merytoryka, bo jeśli mówimy o użyteczności, to najczęściej pada kwestia taka, że użyteczne treści to są treści merytoryczne. No nie do końca, no bo to zależy od intencji użytkownika. Jeśli sobie wchodzę na YouTube'a, żeby się rozerwać i obejrzeć coś śmiesznego, to moją intencją jest rozrywka i wtedy te treści wpisują się w moje oczekiwania, są dla mnie przydatne w tym mikromomencie, nie? Więc treści wartościowe osiągają jeden z wielu zakładanych celów, a nie tylko tą edukację czy przekazywanie merytoryki. Tak jak widzicie, treści użyteczne, jeśli chcemy się edukować, no to będą blogi eksperckie, karty produktowe z dobrze wyjaśnionymi cechami produktów, jakieś fora, tego typu rzeczy, takie, które zapewniają rozrywkę, no to będzie ten YouTube, telewizja, TikTok i tak dalej, nie? Informują, no to jakieś portale z newsami i tak dalej. Jeśli mówimy o treściach, które angażują, to może być Patronite, który angażuje społeczność, jakieś mailingi, webinary i tak dalej, i tak dalej. No jeśli jesteśmy w mikromomencie sprzedaży, no to wiadomo, że będziemy szukać opisów produktów, jakichś rankingów i tego typu rzeczy. Więc też treści użyteczne, jeśli naszą intencją jest kupno, też mogą sprzedawać. Więc nie trzymajmy się na siłę tej edukacji i merytoryki. I tak w zasadzie jeszcze. To w sumie nie pokrótce, nie pod koniec, ale miałem powiedzieć, że pod koniec, jeszcze trochę tego jest. Jak tworzyć bezwartościowe treści? Myślałem właśnie, żeby zrobić Wam taką checklistę, ale taka antychecklista myślę, że będzie ciekawsza. Czyli tak, przede wszystkim, jeśli chcemy tworzyć treści, które są bezwartościowe, to powinniście ładować frazy kluczowe na maksa i koncentrować się wyłącznie na SEO, nie odpowiadać na pytania użytkowników, tworzyć treści, które według Was i własnego widzimisię są wartościowe i nie robić żadnego researchu pod tym kątem. Mieć w nosie intencje i oczekiwania tych użytkowników, pisać do każdego, czyli i do pani Jadzi, i do spod szóstki, i do jakiegoś prezesa banku centralnego. Nie powinniśmy tych treści adresować w ogóle do żadnej persony, do idealnego klienta. Powinniśmy stosować metodę piramidy, a nie odwróconej piramidy, używać jak najwięcej wydmuszek słownych, bo tego typu treści się pisze szybko, wygodnie i przyjemnie. Nie dbać o formatowanie tekstu, bo szkoda spacji czy entera na to. No i pisać z własnego doświadczenia na tematy eksperckie, to jest dość powszechne. Poddawać subiektywne opinie jako fakty i nie sprawdzać oraz nie tłumaczyć pojęć, uogólniać wszystko jak leci i szufladkować najlepiej. No i to jest taki właśnie doskonały poradnik, jak tworzyć treści, które nie mają żadnej wartości dla użytkowników. No i właśnie, macie właśnie przykłady. Wchodzi internauta na stronę karty produktowej, a tam tego typu kwiatki. Nie? Takie jak ten. To jest akurat tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję od A do Z. No i właśnie tego typu treści powodują, że uciekamy w popłochu i musimy przy okazji sobie umyć oczy. A tutaj macie, omówię pokrótce, dobry content, content, który jest helpful i skupię się w sumie na sklepach, no bo taki jest też, taki mamy temat webinaru. Zobaczcie, że to jest przykład ze strony Media Expert. To jest powyżej linii zanurzenia i tak jak mówiłem na przykładzie X.com-u, wszystkie istotne informacje podane są od razu. Ten element po prawej stronie jest ruchomy, więc jeśli nawet zeskrolujemy sobie opis,
to on cały czas jeździ za nami, więc mamy cały czas przed oczami te wszystkie najważniejsze sprzedażowe intencji sprzedażowej, wszystkie niezbędne informacje cały czas przed oczami, czyli ceny, raty, dodanie do koszyka, gdzie go można odebrać i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie mamy opisy. Opisy oparte, raz, że są czytelne, są właściwie sformatowane, są wyboldowane. No to wyboldowanie może nie jest najszczęśliwiej zrobione, ale ten opis jest czytelny i odnosi i wskazuje cechy, i te cechy tłumaczy korzyściami. To też jest bardzo ważne. Mamy odnośniki do poszczególnych elementów tego opisu. I co tu jeszcze? No, dalej to jest ten opis. Na dole mamy tą specyfikację techniczną pełną, to też jest ważna informacja wartościowa dla użytkowników i na dole jeszcze mamy cross-sellę, przydatne akcesoria, które można dodatkowo dosprzedać osobie, która jest zainteresowana tym produktem, więc jakby ten element sprzedażowy też tutaj jest zachowany. IKEA robi w podobny sposób, ten element ruchomy też po prawej stronie też jest ruchomy, na początku mamy zdjęcia, no bo tutaj mówimy o sklepie, który jest bardziej taki nastawiony na sprzedaż produktów bardziej zdjęciami niż specyfikacją. No pralka może nie, ale załóżmy meble w IKEA i tak. Więc na początku mamy zdjęcia produktu, dalej mamy rysunek techniczny, krótki opis, który jest bardziej taki zajawkowo inspirujący, ale co ważne, na dole mamy też tego opisu, raz, że też jest ten cross-sell na samym dole, produkty pokrewne, ale mamy też takie karty, coś jak takie rozwijane frequently asked question, i po kliknięciu w którąś z tych istotnych kart rozwija nam się cały panel boczny z dużą ilością informacji na ten temat. Więc te wszystkie istotne, przydatne informacje dla użytkownika też są na wyciągnięcie ręki. Tutaj macie kliknięcie, jakbyśmy kliknęli informację o produkcie, to one się tutaj pojawiają po prawej stronie. Więc IKEA też dba, choć robi to w bardziej taki subtelny, powiedzmy, sposób, nieco inny układ stosuje, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w, powiedzmy, branży RTV, AGD i tak dalej, czy jakichś generalnie użytkowych, masowych rzeczy. Robi to trochę inaczej, ale robi to też w sposób, który jest dostosowany do oczekiwań użytkownika. No i tak. No i powoli przechodzimy do obiekcji. No i Bill Gates powiedział kiedyś, że najmniej zadowoleni klienci są najlepszym źródłem wiedzy. Natomiast ja bym to sparafrazował i powiedział, że obiekcje klientów są najlepszym źródłem wiedzy, no bo na bazie obiekcji jesteśmy w stanie lepiej tworzyć unikalną propozycję wartości, lepiej adresować korzyści i lepiej komunikować cele i problemy potencjalnych klientów, które rozwiązują nasze produkty i usługi w sklepie. No i czym są obiekcje? Jeszcze przed tym przejdziemy dalej. Obiekcje to są myśli, które doprowadzają do paraliżu decyzyjnego. Nie tylko zakupowego, no ale w przypadku sprzedaży obiekcje zakupowe no to powodują paraliż decyzyjny, paraliż zakupowy, nie? Ale jeśli mamy na przykład obiekcję dotyczącą tego, czy skaczemy na bungee, no to też powoduje to u nas paraliż decyzyjny i raczej nie skoczymy, nie? No i właśnie najpierw z tego też względu powinniśmy zidentyfikować obiekcje swoich klientów i możemy to zrobić na zasadzie, na bazie tych pięciu pytań, czyli dlaczego ktoś miałby coś ode mnie kupić, tutaj się wyłania unikalna propozycja wartości, dlaczego nasza usługa lub nasz produkt są lepsze, czyli tutaj też jest pewne wskazanie tej unikalnej propozycji wartości, którą mamy my, a konkurencja niekoniecznie, dlaczego ktoś miałby kupić właśnie teraz, o tym zaraz jeszcze powiem, jakie koszty ponosi klient, który zdecyduje się na ofertę i jaką wartość dostarcza produkt lub usługa. No i właśnie obiekcje mogą dotyczyć istotności potrzeby, czy tego potrzebuje, pilności, czy potrzebuje tego właśnie teraz i wartości, czy to na pewno jest warte swojej ceny. I to właśnie te trzy obiekcje są, no to właśnie je powinniśmy zbijać. Natomiast pamiętajcie też o takim pewnym błędzie, który jest dość często powielany przez twórców kontentu, czy generalnie przez sprzedawców. Obiekcje nie dotyczą wyłącznie cech czy zalet, czy korzyści zapewnianych przez produkt lub usługę, no bo świat jest dość skomplikowany, konsumenci mają bardzo różne doświadczenia życiowe i przykładowo może być tak, że produkt jest świetnie wyjaśniony tymi cechami, zaletami, korzyściami i nie ma tam za bardzo, te wszystkie obiekcje dotyczące produktu są zbite, natomiast klient nie kupuje. I dlaczego? No może to wynikać z tego, że na przykład przykładowo, jeśli sprzedajemy kursy online, to nasz potencjalny klient może nie chcieć kupić kursu online z tego względu, że wie,
że ma słomiany zapał i wie, że tego kursu nie przejdzie, mimo że go kupi. I to są takie obiekcje, które, na które nie mamy wpływu pod kątem produktowym, ale możemy też je zbić, właśnie komunikując to, że na przykład tego kursu nawet nie musisz oglądać, wystarczy, że sobie odpalisz audio i będziesz bezwiednie słuchał i sama wiedza ci wejdzie do głowy. No tu przesadzam, nie? Ale mniej więcej no, powinniśmy też pamiętać o tym, że tego typu obiekcje też powinniśmy zbijać, no bo obiekcje rodzą się na bazie opinii, które rodzą się na bazie przekonań i doświadczeń. Z tego też względu powinniśmy bardzo, bardzo dobrze poznać docelową grupę odbiorców. No. A obiekcje możemy zbijać za pomocą potęgowania, za obiekcje w sklepie internetowym możemy zbijać przede wszystkim językiem korzyści i uwiarygodnieniem. Język korzyści, no to jest standardowy model produkt, cecha, zaleta, korzyść. Tutaj macie przykład, jeszcze jeden przykład z XCOM-u, mamy produkt, mamy cechę, mamy zaletę, zaznaczyłem to na żółto, ale też nie zabrakło tutaj na przykład korzyści, która wynika z tych wszystkich, z tego całego łańcuszka. To jest w sumie zastanawiające, więc tutaj w tym przykładzie akurat tych korzyści nie ma. Nie? Choć gdzieś tam możemy sobie do nich dodedukować, no to nie ma ich wskazanych na tacy. Inny przykład korzyści. Tutaj macie ze strony Zapakuj To, która moim zdaniem ma świetny content. Polecam sobie zobaczyć, jak fajnie to wszystko napisali. I tutaj z kolei mamy tylko korzyści, które są wskazane w sposób czytelny, zrozumiały i dostosowane do docelowej grupy odbiorców. Dalej, uwiarygodnienie. Uwiarygodniamy ofertę w sklepie produktowym, najłatwiej nam uwiarygodnić za pomocą społecznego dowodu słuszności, ilościowego lub jakościowego. Ilościowy dowód słuszności, no to na przykład ile tam tysięcy produktów, ile tysięcy klientów skorzystało z naszej oferty, albo na przykład ta opinia z Trustpilot, nie? To jest ilościowy dowód słuszności, który jest oparty na zjawisku owczego pędu. Jeśli tyle tam set ludzi skorzystało, czy jest zadowolonych, no to ja też skorzystam, bo tyle tam, taka grupa ludzi nie może się mylić. Jest taka, to tak mniej więcej tak działa ten mechanizm. Natomiast obiekcje też można zbijać za pomocą jakościowego społecznego dowodu słuszności, czyli za pomocą autorytetu. Autorytet nie musi być autorytetem, wystarczy, że jest influencerem, znaną twarzą, którą wszyscy kojarzą i lubią, no i to wystarczy, żeby produkt sprzedać, niestety tak nasz umysł jest skonstruowany. I to też potwierdza pewne takie badanie, które było, znaczy badanie, taki case w sumie, który był taki serial w Ameryce, nazywał się MASH i tam Alan Alda grał lekarza, no i aktor ten był bardzo, bardzo popularny swego czasu, na tyle popularny, że Columbia University regularnie zapraszała tego aktora, żeby wygłaszał mowy do absolwentów studiów medycznych. No i nikt ze środowiska medycznego wówczas nie protestował, nie zauważył i głośno się nie sprzeciwił temu, że Alan Alda to jest aktor, a nie lekarz, nie osoba, która ma jakieś doświadczenie medyczne, no i że ma pojęcie o medycynie jak świnia o balecie. Więc jeśli środowisko lekarskie wówczas dawało ciche przyzwolenie na panoszenie się fałszywych autorytetów na ich podwórku własnym, no to pomyślcie, jak do ilu patologicznych zachowań może dojść, gdy taki właśnie fałszywy autorytet w postaci influencera zostanie wprowadzony do innych branż, jak bardzo są narażone pozostałe grupy społeczne przez to zjawisko. Nie? Ale odchodząc od tego, uwiarygodnić ofertę w sklepie internetowym możemy też bardzo fajnie, skutecznie i w miarę szybko za pomocą case study, tak jak tutaj widzicie właśnie na tej stronie Zapakuj To, albo za pomocą testymoniali od swoich klientów. I to też jest jakościowy społeczny dowód słuszności, który też jest na wyciągnięcie ręki. Natomiast pamiętajcie, że takie samo uwielbienie, pisanie o sobie jako o firmie najlepszej, z najlepszą ofertą, najwspanialszej, że mamy najlepsze produkty i tak dalej, to nie jest uwiarygodnienie i takie tworzenie kontentu, taka komunikacja przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego, dlatego tak raczej nie róbcie. No i to tyle ode mnie, dzięki. Ile się wyrobiliśmy? Dzięki wielkie, tak. Jasne, super. Wielkie dzięki, mnóstwo wiedzy i inspiracji do wykorzystania, naprawdę, podałeś świetne przykłady.
i rozwiązania. Pojawiły się oczywiście pytania. Słuchaj, czy linia zanurzenia może być różna dla różnych rozmiarów ekranów? Co o tym myślisz? To już bardziej pytanie do jakiegoś UX-owca, designera, no ale no tak, raczej tak, i dewelopera. No tak, no bo jeśli mamy mniejszy ekran z mniejszą rozdzielczością, no to mniej treści na nim wyświetlimy, więc tak. Dokładnie. Dokładnie. Łukasz pyta, jak podejść do tworzenia opisów produktów w sklepie, kiedy jest ich bardzo dużo? Czy unikalny opis dla każdego to mnóstwo pracy i narażanie się na kanibalizację tych samych fraz kluczowych? Jak byś do tego podszedł? To z kolei pytanie do SEO-owca, ale można zrobić to w taki sposób, że albo właśnie tak, że piszemy każdy tekst i to jest mnóstwo pracy i możliwość kanibalizacji, albo robimy kanonikale, czyli na przykład robimy jedną stronę z jednym wariantem produktu, a reszta produktów jest po prostu nieindeksowana. Okay. Jeśli to są te same produkty, tylko różnią się jakimś wariantem. Tak, zgadza się. Okay. Łukasz jeszcze pyta, czy zbierać produkty podobne w ramach jednego Tak, no produktu? to o czym teraz powiedziałem. No Tak. tak, to jest dość powszechna Okay. praktyka. No dobrze, powiedz mi, Marcin, proszę, ile tak naprawdę trwa zapełnienie treścią podstawowego, nie wiem, sklepu internetowego, załóżmy do 100 produktów? I ile to kosztuje? Ile kosztowałoby nas, wiesz, wejście z nowym sklepem i zapełnienie tego dobrym kontentem? Miałem powiedzieć, że to zależy. Ale Wiem. później sprecyzowałeś, że 100 produktów, 100 opisów. No, zgodnie ze sztuką wypadałoby każdy produkt weryfikować tą frazę kluczową, nazwę tego produktu za pomocą na przykład analizy SERP Senuto i wtedy byśmy zweryfikowali średnią długość kontentu, jaką inne treści konkurencyjne z top 10 załóżmy jaką mają objętość. No i wtedy moglibyśmy poustalać optymalne długości opisów produktu dla tych wszystkich 100 produktów. No i to mnożymy przez stawkę copywritera, która jest bardzo różna. W później by to wyszło bardzo dobrze i bardzo drogo. Więc no, tak mogę powiedzieć. Czyli jeden sam dobrze. No, zależy, nie? Zależy, komu by się to zleciło i czy byśmy to zrobili natychmiast, czy byśmy właśnie stosowali te kanonikale, czy byśmy. No, zależy. Można byłoby pójść po takiej linii najniższego oporu i na przykład ustalić, że każdy opis produktu ma 500 znaków ze spacjami. No to wtedy to by kosztowało niewiele więcej niż załóżmy postawienie strony na WordPressie. Okej, okay. Jakbyśmy chcieli sami zająć się kontentem na swojej stronie. To co byś polecał? Jakieś, nie wiem, podcasty, książki, szkolenia? Z czego korzystać? I czy to długo trwa? Długo trwa nauka tworzenia treści, czy o Tak. tym? No, zależy, jak ktoś ma dryg, no to szybko w miarę. Natomiast też nie jest tak, że no, nie każdy ma dryg do tego, nie? Co polecam do nauki? Właśnie sobie odpalam, szukam prezentacji z warsztatów, które przeprowadziłem ostatnio w Gdańsku. Tam miałem właśnie taki slajd. Tylko nie mogę tego Ty też znaleźć. prowadzisz szkolenia, można gdzieś się zapisać na szkolenie z tobą. Tak, my przeprowadzamy warsztaty online i offline, copywriterskie też dedykowane i uczymy no, uczymy grupy ludzi, jak tworzyć ten content, jak go poprawiać, jak publikować. No, generalnie w zasadzie przeprowadzamy kompleksowe szkolenia z zakresu content marketingu. Co do książek, właśnie sobie znalazłem ten slajd. Bardzo dobra książka, która uczy przede wszystkim tego, jak tworzyć treści, które są łatwe w zapamiętaniu i zrozumieniu, to są przyczepne historie Chipa Hita i Dana Hita. Jeśli chodzi o same treści sprzedażowe, to na pewno przydałaby się potęga perswazji, jak się kupuje i sprzedaje, manipulacja bez maski, poradnik Stephena Kinga, jak pisać, pamiętnik rzemieślnika. I co? No generalnie pisanie, content copywriting, czy content marketing, czy generalnie marketing, to jest przede wszystkim psychologia, moim zdaniem. I jak poznamy dobrze naturę ludzką, to będziemy w stanie odpowiednie komunikaty stosować, a reszta to są po prostu technikalia. Wobec tego na przykład mógłbym polecić też Prawa ludzkiej natury Roberta Greena, świetna książka o naturze ludzkiej. 59 sekund to jest książka o błędach poznawczych, którym ulegamy na co dzień. Sztuka wojny, w której autor mówi w zasadzie, że wszystko opiera się na wpływaniu na percepcję odbiorcy komunikatu czy wroga. Więc jeśli wpłyniemy na percepcję, to wpłyniemy też na bieg wydarzeń.
i tak dalej, jak pisać i redagować. To jest taki bardziej poradnik redaktorski, sztuka argumentacji, narratologia Tkaczyka, copywriting sprzedażowy Cichockiego, to tego typu książki polecam. Z podcastów, treściwy podcast też polecam, skromnie. A tak w sumie ja nie słucham podcastów w ogóle. Znaczy czasem słucham, ale rzadko i nie takich o content marketingu, więc tutaj niestety więcej nie mogę podać, bo ich nie znam. No, a tak to w co? To standardowo blogi, jakiś YouTube, tyle. Nie? Okej. Tutaj podałeś zbyt długą listę tych książek, chyba będziesz potem sobie. Możemy wrzucić w mailingu. Słuchajcie, wrzuciłam też nasze profile na LinkedInie, w razie czego jakbyście chcieli o coś dopytać później. Tutaj też macie kontakt do Marcina. Wrzuciłam też Wam stronę Kuźni Treści, jakbyście chcieli tam zajrzeć. Jeżeli nie pojawią się jeszcze jakieś pytania, no to w zasadzie możemy kończyć. Ok. Tak, chyba dużo ludzi będzie chciało Tak, te to ja książki. przygotuję tą listę i jak będziesz rzucała mailing z nagraniem, Okay. to możemy ją No podlinkować. to podeślemy Wam te polecajki Marcina na pewno. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Zaraz zakończę webinar i tam pojawi się takie okienko z oceną. Napiszcie proszę też po zakończeniu webinaru, jak Wam się podobało i o czym chcielibyście usłyszeć na przykład na następnych webinarach. Chętnie dowiemy się o Waszych potrzebach, o tematach, o których byście chcieli usłyszeć. Tobie, Marcin, bardzo dziękuję za prezentację, za to, że przyjąłeś zaproszenie. Było bardzo ciekawie, więc myślę, że jesteście zadowoleni z tego webinaru. Bardzo Trzymajcie się dziękuję. wszyscy. Cześć.